Rewolucja śmieciowa, bo tak sami organizatorzy określają nową ustawę o zagospodarowaniu odpadów, była przygotowywana od wielu miesięcy. Powołano do życia komunalny związek gmin regionu Leszczyńskiego. Zorganizowano rekrutację pracowników, tworząc kilkanaście etatów i, i przeprowadzono przetargi wyłaniające odbiorców śmieci. Problem w tym, że sami klienci do dziś nie wiedzą formalnie, kto i kiedy te śmieci od nich odbierze. Zabrakło bowiem korespondencji w tej sprawie, kierowanej imiennie do właścicieli domów i mieszkania, zwyczajowo przyjętej przy innych lokalnych podatkach. Stawkę miesięczna za wywóz śmieci ustalono w lesznie i okolicach na 9,15 zł od osoby. Drożej płacą ci, którzy śmieci segregować nie będą chcieli. Związek Komunalny walczy wciąż z problemami, które związane są z systemem komputerowym obsługującym klientów. Miał on ruszyć do końca czerwca, ale pojawił się problem: nie udało uruchomić się indywidualnych kont umożliwiających dokonywania wpłat. Termin pierwszej płatności mija w połowie lipca. Klienci nie otrzymali też harmonogramów odbioru odpadów. Przedstawiciele Związku Komunalnego deklarują, że nie będą wyciągać ciągać konsekwencji wobec osób, które nie wpłacą w terminie należności właśnie z powodu problemów z systemem. Michał Wiśniewski, Panorama Media .pl.